Ostatnie spotkanie drugiej ligi kobiet, grupa wałbrzyska, grupa trzecia, hala Wałbrzyskich Mieszczów, mecz pomiędzy Chemcem Wodociągi Wałbrzych a drużyną AZS WF Wrocław. Mecz, który kończy dla obu tych drużyn bieżący sezon. W takim oto składzie rozpoczną ten mecz wrocławianki. Drużyna z Wałbrzycha: Ewelina Daly, Natalia Gezela, Aleksandra Druciak, Maria Górska, Agnieszka Pietraszewska, Agata Olejniczak. Najciekawiej zapowiada się mecz, myślę, w Mysłowicach, gdzie Silesia z NTSK Nysą walczy o bezpośredni awans do turnieju półfinałowego. Obecna tabela wygląda następująco. Na ten moment po 17 spotkaniach na miejscu pierwszym Nysa, na drugim Częstochowa, i te dwa zespoły, gdyby tak się zakończył sezon zasadniczy, awansowałyby do kolejnej rundy rozgrywek. Sandra Mielczarek już skoncentrowana, ona jest tak zawsze uśmiechnięta, pewna tego, że cokolwiek by się na boisku nie działo, jeśli jest zdrowa, jeśli jest w pełni sił, potrafi zrobić naprawdę dużo. Świetny as serwisowy, no jednak nie, jednak tam parę centymetrów piłka spada za boisko. Pytanie, jak poradzi sobie Aleksandra Małodobra. Ma na pewno sporo energii, jest zawodniczką bardzo dynamiczną, równie pewną w grze na siatce, jak i w zagrywce. No ale musi to być wszystko precyzyjnie. Teraz Korab przyspieszyła grę ze środka, atak Wałt. Chęć zagrania wprost na drugą stronę takimi piłki jak spadającej delikatnie. Wystarczyło to, by tutaj mimo tego lepszego trochę przyjęcia Olejniczak zdobyć kolejny punkt. Początek meczu bardzo dobry, pewny. Też i zagrywka w porządku. Gezela, jeszcze raz Mielczarek. Pierwszy atak podbity, drugi zablokowany. Druciak do Mielczarek, ta w końcu się przedziera. Korab, Lubońska po bloku, Druciak w górę, Olejniczak w roli rozgrywającej do Mielczarek, a ta po bloku Wałt, udana akcja i siódmy punkt dla Chełmca. Oto punkty AZS-owi, no a jak będzie teraz? Teraz bardzo dobrze, tuż nad siatką, Korab, lewe skrzydło też świetnie blokiem Wałbrzych. I jeszcze raz Korab na lewe skrzydło, tamten blok cały czas odważnie skacze w tempo z drugiej linii, no tym razem Telega podbita, jeszcze tu walczą pod siatką, świetna asekuracja Olejniczak i Gezela z drugiej linii, no też skutecznie jednak w obronie AZS i dopiero teraz ta piłka wpada na siatkę punktami. Jeszcze raz przyjęcie nieco cwankuje wciąż. Gezela musiała tutaj atakować z trudnej piłki. Telega z drugiej linii podbita, ale tylko na chwilę i jest kolejny punkt dla AZS. I na razie nic się tutaj nie zanosi, by mogło się coś zmienić. Dobrze blokiem Korab. No teraz tutaj Mielczarek, duże doświadczenie. Odnoszę takie wrażenie, jakby dzisiaj tutaj Wałbrzyszanki miały problem z tym, by odpowiednim rytmem zacząć grać. Ta piłka raz dobrze, raz źle. Amelia Baran, ona i w tych juniorskich rozgrywkach, i w drugiej lidze miała już sporo takich meczów, w których bardzo dobrze zagrywką dawała dużo punktów swojej drużynie. Potrafi to zrobić skutecznie, a teraz też i blok Chemca wreszcie tutaj skoczył do góry. Mielczarek, Kolczyk i jest 15-19. Sandra Mielczarek, ona zaryzykuje, ona jest bardzo odważną w tej kwestii. Poza tym też takie dostała zadanie od trenera Marka Olczyka. No a teraz tutaj Pietraszewska zablokowana, piłka wróci na drugą stronę, Korab na lewo skrzydło i tam po prosty atak bardzo skuteczny. Tak jak widzieliśmy, już szansa na to, by jeszcze trochę pograć. Korab środkiem i jest blok pojedynczy, blok Olczyk. Chełmiec jeszcze wrócił do gry, choć Pietraszewska teraz zdobyła punkt bezpośrednio zagrywką. Jeśli się uda tutaj nie popełnić błędu, dobrze to wyszło. Korab na lewą stronę, tam atak w boisko, już ma piłkę w dłoniach, już może tutaj spróbować zrobić coś, no takiego, do czego nas przyzwyczaiła. Teraz jednak też i kapitalnie na środku Iga Dziekanowska, a Sandra Mielczarek, trzecia zagrywka z rzędu,
No i jak to się skończy? Dobrze na przyjęciu jednak Wrocław. Teraz tutaj przydałoby się zagrać skutecznie. Mielczarek po prostu i podbita. Świetnie tutaj cały czas Jadczak na libero. Gezella w górę. Druciak chciała tutaj zrobić krzywdę rywalką taką kiwką i tym razem zrobiła to bardzo dobrze. Dobrze, cały czas dobrze na przyjęciu AZS, choć teraz akurat Druciak blokiem doskonale, tylko może zostać jako część historii tego meczu, bo gramy dalej. Kora przez plecy na prawe skrzydło, dobrze po taśmie, ta piłka jednak też podbita przez Małodobrą i Gezella zablokowana. Jakżeż inaczej wygląda gra Chełmca w tym drugim secie. No, pierwszy zdecydowanie nieudany. Teraz Telega zablokowana. Olczyk. Oj, oj, to było to, na co tutaj Chełmca kibice czekali od dłuższego czasu. I już skoncentrowana, dobrze Gezella, Druciak przez plecy do Mielczarek, a ta delikatnie, technicznie, tuż nad siatką, tuż nad blokiem i jest 15 punkt dla Chełmca. Korab. Druciak na lewą stronę, tam jest Mielczarek, mocno, ojej, to musiało boleć. Też będzie to zależało od tego, jaką dostanie piłkę, bo teraz na razie nie ma jeszcze co zrobić. Doskonały serwis. Widzieliśmy tutaj naprawdę doskonały set w wydaniu AZS-u, ten pierwszy set, czego Wrocław wygrał do 19. Teraz po taśmie, ta piłka jeszcze podbita, jeszcze Telega na drugą stronę, sporo szczęścia i też jednak dobra sekuracja i jest punkt Aleksandry Druciak. Mielczarek, mocno, bardzo dobrze, też jednak ta piłka wraca i jest dobrze Olczyk na siatce. Jeszcze raz Mielczarek, po prostu as serwisowy, ależ genialne zakończenie tej partii. Wałbrzych. Miasto technicznie, do delikatnie, wyłączyło to jednak Małodobrą w zataku. Ooo! Baran środkiem! Zdłużyć to zagranie sprzed kilku chwil. Oj, było to chyba autowe, ale jest piłka w górze. Teraz blok, blok, skuteczny blok. Obserwowała, jak wygląda gra. Dumne i odważne. Luciak, to bardzo dobrze. Ścigać się. Teraz bardzo dokładnie Olejniczak w górę, Druciak przez plecy, tam jest Olczyk. Powtórzyła to, co kilka chwil temu. Jeszcze raz dobre zagranie. Oj, teraz środkiem Baran. Ach, doskonale ten atak tutaj zablokowany. No, jest Baran odważnie dzisiaj. Gezella, Druciak na siatce, powalczyła, Korab utrzymuje piłkę w boisku. Krusiewicz próbowała tam jeszcze poratować swój zespół i jest to wystarczająco dobre zagranie. Punkty dla AZS-u. Oj, kapitalnie, dobrze też Korab, atak jednak podbity przez Olejniczak i Gezella ma szansę to skończyć. Zrobiła to bardzo skutecznie, delikatnie, technicznie. Jest punkt dla Chełmca. Ma zagrać kolejną piłkę. No zobaczymy, czy to przyniesie efekty. Mielczarek! Jest piłka poza boiskiem. Gezella. As serwisowy, doskonała zagrywka. 5 punktów przewagi nad rywalkami z Wrocławia. Teraz ponownie dobra zagrywka. Jest punkt 23. I takich ciekawszych akcji więcej nie było. Korapy, lewe skrzydło uruchomione i antenka złamana. Po moment będzie nowa antenka, więc będzie można kontynuować grę. Druga piłka z rzędu, druga piłka setowa z rzędu dla wałbrzyskiej drużyny. Narolska, Gezella, Druciak, środkiem teraz Baran, ale nie udało się tego skończyć. Jeszcze raz, tutaj dobrze Olejniczak, Małodobra, Mielczarek, zaskoczona, ta piłka przeszła na drugą stronę. Dobrze Gezella, Druciak, Małodobra, aut, ale po bloku. Telega, Olejniczak, Druciak i Małodobra wykorzystuje ręce blokujących rywalek. 2-1 dla Chełmca. Do góry. Dobrze Małodobra.
Druciak, tutaj jest Mielczarek, przełamała tym razem blok Wrocław. Teraz Olejniczak w górze, ma piłkę Druciak, Kolczyk zablokowana. Jeszcze raz tutaj we dwie próbowały coś zrobić, nie udało się tego skończyć odpowiednio. Szansa na kontrę, dobrze Telega z drugiej linii, 8 punkt dla AZS-u. 4-8, Chełmiec w tym secie przegrywa. Prowadzi w meczu 2-1. Dobre przyjęcie, świetnie teraz tutaj chciało oszukać Korab, ale to było zbyt czytelne. Chociaż ten blok stanął w miejscu, stanął tam gdzie... No i będą popełniać mniej błędów własnych, bo tych na razie w tej partii jest zbyt dużo, by myśleć o wygranej. Dobry blok teraz Mielczarek i Olczyk. Ale przewaga AZS-u spora. A serwisowy Gezeli. Mocno po taśmie, ta piłka jednak wciąż w górze. Świetnie tam radzą sobie na przyjęciu rywalki. Też dobra obrona Chełmca, Mielczarek, piłka podbita, doskonale teraz Krusiewicz zatrzymana, Korab z prawego skrzydła, blok i jest piłka w boisku, 12 punkt dla Chełmca. Doskonale teraz Gezela na przyjęciu, ta piłka niemal w wzorowy sposób zagrana, ale też i dobrze blok Mielczarek, podbita Korab, no skrzydła tu Krusiewicz, piłka wraca i doskonale Biarda. 6 punktów brakuje wrocławskiej drużyny do końca seta, a 5 punktów ma AZS przewagi nad Chełmcem. Teraz Mielczarek, Dynowska, Olejniczak, świetna obrona. Biarda w górę, piłka z drugiej linii, Olejniczak, genialna obrona, raz jeszcze. Gezela, punkty dla Chełmca. Oczywiście no wszystko tu się może jeszcze zdarzyć, ale Pietroszewska wytrzymała ten moment cierpliwie. Teraz jeszcze tutaj Biarda coś tam próbowała, uratowała, a i ten nieporozumienie między Mielczarek a Olczyk. Szkoda tej piłki, bo można było to zdecydowanie bardziej wykorzystać i spłaszczyć ten wynik. Coraz bliżej 2 godzin rywalizacji. Teraz dobrze Olczyk, jeszcze raz Dynowska, Mielczarek, dobrze, bardzo dobrze w obronie Krusiewicz i jest szansa dla ZS-u, aut, nie ma bloku, no nie, a jednak tutaj sędzia dostrzegła gdzieś, ta piłka może o paznokieć, może gdzieś o puszki palców, ale dotknęła i jest punkt dla ZS-u. 3 punkty straty Chełmca do przeciwnika. A ten atak po prostej bardzo skuteczny. Patrycja Telega. Dynowska. Mielczarek zablokowana. Jeszcze tu próbowała Olejniczak to obronić, ale jest 24 punkt dla AZS-u. Tu rozgrywka derby. Każdy chce wygrać. Daje szansę Julii Ubranowicz, by ta zrobiła tą zagrywką coś dobrego. Jeszcze piłka była w grze, ale już teraz nie jest. Wracamy do hali Wałbrzyskich Mistrzów. Druga liga siatkówki kobiet. No, dobre też przyjęcie, choć już mniej tak precyzyjne. Teraz ten blok też podskoczył na tyle pewnie, że ta piłka wciąż w górze. Blok zatrzymuje atak mało dobrej. Mielczarek! Blok out i punkty dla Chełmca. Do tej gry. Mało dobra, Druciak, Mielczarek, punkty dla Chełmca. Dalej i szansa dla AZS-u, dobrze piłka przyjęta przez mało dobrą. Mielczarek, blok i jest piłka w boisku, a więc pierwszy skuteczny punktowy blok AZS-u w tym secie. Teraz już czekamy na to rozstrzygnięcie. Korab, Telega zablokowana, ale piłka poza boiskiem, punkty dla AZS-u. Ale teraz się wszystko może zmienić. Dobrze Olejniczak, Druciak, Gezela. Bardzo udana akcja Natalii Gezeli. Doskonale Korab ma teraz szansę to posłać na skrzydło. Blok, piłka wraca po tym rykoszecie na stronę Chełmca. Druciak. Na palce przyjęta piłka, Druciak dolnym sposobem, będzie punkty dla wrocławskiej drużyny, tutaj Wieczorek się nie myli, 8 punkty dla AZS-u.
delikatnie, technicznie, piłka w górze, Korrapy na skrzydle miała tutaj Telegę, ta nie kończy, jeszcze raz okazja, Korrapy, Telega, podbita przez Małodobrą, Druciak, Mielczarek, bo Isco, robi się ciekawie, robi się gorąco. Piłka w górze, Korap środkiem, nie, Wieczorek zablokowana przez Małodobrą. Jak się to skończy, zobaczymy teraz, błąd, koniec meczu. Dobra piłka, gramy dalej. Druciak, Małodobra, jest koniec i jest koniec spotkania. Aleksandra Małodobra daje tutaj punkty Chełmcowi, 15-11. Wygrywa Chełmiec to w trzecim secie i całe spotkanie 3-2.